Hej wszystkim, ja jestem Malwina i witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z vlogiem takim weekendowym, do którego udało mi się w końcu zebrać, żeby go nagrać. Jest sobota, więc w sumie nic ciekawego nie robię. Godzina 10:30 około. Ja do tej pory zjadłam śniadanie, ogarnęłam trochę w pokoju, w łazience, więc tak standardowo sobotnio. Boże, gadam i strasznie mi się nie zaplączę. Mam sporo nauki na ten weekend, w sumie jak co weekend, więc nic dziwnego, ale w poniedziałek mam sprawdzian z biologii i w środę z polskiego. I to są dość dwa spore sprawdziany, bo z biologii zawsze coś jest sporego i zawsze trzeba sporo wiedzieć, a z polskiego mam z całej epoki, z renesansu, więc też jest tego dużo, a bardzo mało powtarzałam jak na razie, więc muszę sobie przygotować taką listę. Powiem Wam, ostatnie dwa weekendy miałam taką listę rzeczy do zrobienia przez weekend i mogę ją znajdę tu gdzieś, bo mam ją przyczepioną. Czekajcie. Okej, miałam coś w tym stylu i ona jest z tamtego tygodnia. I rzeczy wykreślone są zrobione standardowo i niektóre rzeczy z tamtego tygodnia do tej pory mam niezrobione. Jak się nauczyciele na nas rzucili ostatnio, to sprawdziany mamy zapisane w sumie do końca października. I wiecie co, z jednej strony powiem Wam szczerze, że jak mamy na przykład dwa sprawdziane tylko chyba w tygodniu, możemy mieć, w sensie, nie wiem czy dwa, chyba wydaje mi się, że tak, bo w każdym tygodniu mamy dwa albo, nie wiem, dwa i kartkówka albo coś w tym stylu, więc no jest tego sporo, natomiast przynajmniej wiem czego się spodziewać i czego się uczyć i nic mnie nie zaskakuje. Chociaż ja pamiętam, jak na początku pierwszej klasy w tamtym roku na tym macie z sacharydów siedzieliśmy tak. Nikt nic nie ogarniał, znaczy większość przynajmniej. Naprawdę to się wydawało bardzo trudne i w ogóle te lekcje były takie... No te początki były trudne, ja dosłownie pamiętam, jakby to było wczoraj. I siedzieliśmy jak ta taka ciemnota właśnie wtedy. I to jest super normalne, serio, to jest normalne, więc jak tak macie, to spoko, ja też tak miałam. Słuchajcie, wszystko się unormuje, a jeżeli wszystko rozumiecie, to super, jeszcze lepiej dla Was. Godziny prawie nic nie robię, tylko tak sobie siedzę, nagrałam dwa TikToki i bez kitu siedzę i nic nie robię. Ale jest godzina 15 i wydaje mi się, że to są te godziny nieproduktywności u nas, u ludzi. Gdzieś tak od 13 do 16, więc co? No nie wiem, co ja będę robić na razie. Powiem Wam może, co czytam, bo czytam mało, ale w tym tygodniu udało mi się przesłuchać jedną książkę. To znaczy, przesłuchać. Nie skończyłam. Zostało mi pół godziny tej książki do przesłuchania z 12, ale mogę Wam już ją polecić i jest to książka pod tytułem Lekcje chemii. Nie pamiętam autorki, raczej autorki. Główna bohaterka jest chemiczką w latach 60., więc ma dość... 60. czy 50., już nie pamiętam. Więc ma dość generalnie ciężko w życiu jako naukowczyni, bo no wtedy kobiety się tym nie zajmowały. To znaczy... Generalnie nie wypadało, żeby się zajmowały, a ona bardzo, bardzo uwielbiała właśnie chemię i po prostu robiła wszystko, żeby się spełniać. Ona też z humorem, ale właśnie pokazująca życie głównej bohaterki, jak się ona ze wszystkim zmagała i w też taki bardzo fajny sposób, ona jest w ogóle super postacią i taką bardzo charakterną, co mi się
mega w niej podobało, więc jeśli potrzebujecie takiego, nawet powiem Wam szczerze, do oderwania się ta książka może być, co prawda niektóre fragmenty były dla mnie takie, uderzały we mnie, to po prostu też często się uśmiałam, bo po prostu główna bohaterka jest dość zabawna i zabawne dialogi. A drugą książką, którą już czytam, jako czytam, nie słucham, to jest Echo przyszłych wypadków, czyli drugi tom Cienia utraconego świata. Ale tego nie przeczytałam za dużo, jestem na 168 stronie dokładnie. Za wiele Wam nie powiem, bo jak na taką książkę, to na tej stronie za wiele się nie zdarzyło jeszcze. I też mało czytam jej, bo po prostu mam bardzo mało czasu. Audiobooka sobie akurat słucham, jak jeżdżę gdzieś, nie wiem, do szkoły, ze szkoły i tak dalej, więc no. Bardzo Wam polecam te lekcje chemii do przesłuchania czy do przeczytania. Książka ma chyba 460 stron, jest ekstra, uwierzcie mi na słowo. Myślę, że większości osób się może spodobać. Mamy kolejny dzień, już jest niedziela, godzina chyba 12, ja ogarnęłam się, zjadłam. Porobiłam też rano trochę zadań, więc troszkę się już zdążyłam pouczyć właśnie. I co jeszcze? Aha, będę jechała na obiad do dziadka za jakieś pół godziny, więc jeszcze muszę się przebrać i w ogóle. I po powrocie pewnie znowu będę się uczyć do biologii pewnie, nie wiem w sumie. Chyba tak. Mówiąc szczerze, z mojej listy do zrobienia zrobiłam dość mało, ale to jest też kwestia tego, że sobie wszystko porozdzielałam tak jakby na punkty i po prostu na przykład napisałam sobie zadania z konkretnego zbioru, a tych zadań jest na przykład, nie wiem, ze 100, nie? I wszystkich i tak nie zrobię, więc po prostu część już mogłabym sobie dokończyć kreślenie. I wczoraj też trochę się jeszcze uczyłam z polskiego, o czym Wam już chyba nie mówiłam, ale powtarzałam Romeo i Julię. Dzisiaj raczej się skupię na biologii, chociaż może polskiego też coś troszkę ruszę, bo jutro i tak wrócę dość późno do domu, około 18 pewnie, coś takiego, więc też nie będę miała za dużo czasu, a we wtorek wrócę wcześniej. O 16 chyba 30, natomiast mam też matmę później, o 18, więc tak będę miała mało czasu na naukę do tego polskiego, więc się też coś pewnie porobię innego, więc no. Nie wiem, o czym mam tu opowiadać, ale w sumie pokazuję Wam taki standardowy weekend, kiedy mam faktycznie sporo nauki i po prostu muszę na to poświęcić dużo czasu, więc będzie to taki trochę study vlog, bo no, uczę się dość sporo teraz. Nic nie czytałam, więc o tym też Wam nie będę nic opowiadać. Chociaż mówiąc szczerze, mam teraz taki okres, że po prostu autentycznie nie mam czasu na czytanie. To nie jest tak, że nie mam ochoty czy coś. Z chęcią bym sobie wzięła książkę, siadła i poczytała. Natomiast jak mam jakieś wolne chwile, to przeznaczam je na bardziej, jakby to powiedzieć, pożyteczne rzeczy, które mogłabym zrobić. Czyli na przykład właśnie uczę się albo po prostu jestem tak zmęczona, że nawet nie mam siły na czytanie, więc po prostu, wiecie, leżę i na przykład patrzę w telefon albo oglądam coś, bo nie mam siły czytać
i myśleć nad tym jeszcze, nad książką, więc no. Ale słuchałam audiobooków, tak jak mówiłam wam, więc przez ostatni tydzień przesłuchałam jeden, więc już mam tak jakby jedną książkę, co zresztą opowiadałam wam, bardzo fajna. I no zobaczymy, co będzie z tym grubasem, którego zaczęłam czytać. Może powoli uda mi się go może skończyć, mam taką nadzieję, ale po prostu nie czytam ze względu właśnie braku czasu i o wiele wygodniej teraz mi się słucha audiobooków, kiedy mam faktycznie wolną chwilę, na przykład gdzieś w autobusie czy coś w tym stylu. Dobra, będę się odzywać do was później. Okej, okay, godzina 16 wybiła 4 minuty temu i dlatego strasznie nie lubię niedziel, bo dla mnie przed chwilą była dosłownie 11 albo 10. Przed chwilą dosłownie siedziałam na dole, jeszcze robiłam zadania z tej biologii, a tu już tak czas zleciał, że jest godzina 16. Więc biorę znowu inny zbiór. Teraz jeszcze raz zeszyt z notatkami. Byłam u dziadka, jadłam obiad, wiadomo. Zgrywałam pliki, te właśnie, które teraz oglądacie tego vloga na laptopa, żeby ja mieć już zgrane. Na razie część. I co? A i to jest dobry w ogóle, wiecie, początek na to, żeby zacząć montować ten film i faktycznie go wstawić. I jeszcze czytałam sobie z polskiego jakieś tam opracowania, coś tam. Także jak widzicie, większość niestety wolnego czasu poświęcam na takie rzeczy jak właśnie szkolne albo, nie wiem, takie, no, za bardzo nie obijam się, przynajmniej staram, bo faktycznie nie robię nic takiego, co by... Wiecie, o co mi chodzi? Co by sprawiało, że ja faktycznie odpoczywam, bo mój odpoczynek polega na tym, że po prostu przeglądam telefon, co w ogóle nie daje mi żadnej satysfakcji. A tak poza tym, no to właśnie robię non stop coś do szkoły. No cóż, także teraz idę robić dalej te zadania stąd. Język mi się plącze i nie mam za bardzo dobrego humoru dzisiaj, więc za dużo wam nie pogadam. Prawda jest taka, że już pod koniec dnia kompletnie nie miałam ani humoru, ani siły na nagrywanie czegokolwiek, więc jedyne co, to widzicie teraz, jak się uczę. Ostatnie, co tutaj widzicie, to to, jak przygotowuję swoją kolację. Swoją drogą część z tych pancake'ów idzie na właśnie na kolację, a druga część do szkoły, więc polecam sobie przygotowywać posiłki wieczorem. To by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że wam się on podobał. Jeśli tak, to zostawcie coś po sobie na dole, a ja się z wami żegnam i my widzimy się w kolejnym filmie. Stay tonight if you want.